pole w ramach solidarności z wszystkimi, którzy zdecydowali się pomóc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej, zapali zielone światła na ulicy Krakowskiej. To nasz wyraz niezgody na to, co się dzieje w tej chwili na naszej granicy, na brak poszanowania praw człowieka. Pomysł jest ogólnopolską akcją organizowaną przez organizację charytatywną Matki na Granicę. Miał miejsce protest w Michałowie, gdzie zjechały się matki z całej Polski. Między innymi była również pani Jolanta Kwaśniewska i pani Komorowska. Wsparła to również pani Danuta Wałęsowa. Akcja ma charakter ogólnopolski. No i padł kolejny pomysł zapalenia zielonych świateł w całej Polsce w dniu jutrzejszym o godzinie 19, aby pokazać solidarność takim gminom jak gmina Michałowa, które po prostu aktywnie pomagają, które nie są obojętne na to, co się dzieje na granicy, nie są obojętne po prostu na kryzys humanitarny, z którym mamy do czynienia. To, do czego wy tak naprawdę jako organizatorzy właśnie zachęcacie, bo nie tylko to zapalenie tych świateł tutaj symboliczne na Krakowskiej. Oczywiście, zachęcamy wszystkich ludzi, aby po prostu nie pozostawali obojętnymi. Myślę, że warto wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju, jak nasz rząd traktuje ludzi bezbronnych, pozostawionych po prostu na pastwę losu w lesie, gdzie temperatury są coraz niższe. Możemy się tylko domyślać, co się dzieje w samej strefie, bo nawet poza strefą dzieją się rzeczy tragiczne. Sytuacja jest bardzo spontaniczna, bardzo się cieszę, że włodarze naszego miasta, że Urząd Miasta zdecydował się na taki gest solidarności i tutaj oddolnie będziemy starać się wesprzeć i wzmocnić tą akcję po prostu wyjściem na ulicę i zamanifestowaniem właśnie haseł, o których rozmawiamy. A inne przedsięwzięcia oprócz tylko takiego protestu i takiego wyrażenia w formy działania, czy są jeszcze inne działania, które Państwo wykonujecie? Tak, są organizowane zbiórki, w zbiórkach pomagają również oddziały PCK, również opolski oddział PCK organizuje transport zgromadzonych rzeczy właśnie na granicę białoruską. Ja osobiście też brałam udział tutaj w takiej zbiórce. Wiem, że dzielnica Starego Miasta również w tej chwili organizuje zbiórkę, więc zbiórki w całej Polsce. A oprócz tego bardzo duża akcja 20 listopada, ponowny marsz na granicę, matki na granicę 20 listopada. Ta akcja miała duży oddźwięk medialny i ma ogromny sens. Mam nadzieję, że oprócz zielonych świateł, które zapalą się na ulicy Krakowskiej, pojawią się również Opolanie, którym nie jest obojętna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj oddolnie wzmocnimy całą akcję swoją obecnością. Serdecznie zachęcam wszystkich do tego, aby wybrali się tutaj na spacer do centrum i o godzinie 19 pojawili się w okolicach Baby na Byku, abyśmy wzmocnili swoją obecnością ten wspaniały gest solidarności płynący z naszego miasta Opola.